Wieczór niespodzianek. So this is an evening of surprises. I to bardzo będzie łączyć się też z tym, co chcę powiedzieć. And this will be connected to what I wanna say. Tak jak było powiedziane, mamy tu nowe osoby między nami. Just like it was said before, we have new people who came today. Więc chcę jeszcze właśnie wspomnieć o osobach z Krakowa. Mention the people who just arrived from Krakow. Sarianna i Igor ze swoimi dziećmi. It's Sarianna and Igor with their children. Są właśnie po raz pierwszy i też byli myślę, że po raz pierwszy w kościele w Krakowie w ostatnią niedzielę, także są tacy and zupełnie nowi. They visited our church for the first time last Sunday in Krakow. Także otoczcie ich opieką i so please mają wspaniałe dzieci, tak show them słodkie your friendship. I kochane, także na pewno sprawią wiele radości w kontakcie. And I think they're a pleasure to be with. Mam nadzieję, że ich nie onieśmieliłem. I hope I didn't intimidate you. Ale naprawdę wszyscy są tutaj bardzo mile widziani. Ja też bardzo się cieszę, że jestem tutaj. Everybody is welcome and I'm also happy to be here. Mówię to po raz kolejny i naprawdę nie jest to przesadą. I say it, I repeat it, but I'm not exaggerating. Mieliśmy dzisiaj naprawdę wspaniałą wycieczkę. We had a wonderful tour today. Piękne widoki, wspaniała pogoda. Beautiful views, wonderful weather. I mam wrażenie naprawdę, że Bóg nas tak bardzo rozpieszcza tutaj. And I think that God is spoiling us here. Więc doceniajmy to. So let's appreciate that. Pamiętajmy o tym, let's jak dobry remember jest Bóg. This, how God, how good God is. Może przejdę teraz do Słowa Bożego. So let me get to the word of God. Drogi Ojcze, proszę Cię, błogosław to Słowo. Dear God, I ask you to bless this word. Tak przygotuj nas na Jego przyjęcie. Prepare us to receive it. Prosimy Cię o to w imieniu Jezusa. In Jesus' name we Amen. Pray. Amen. Otwórzmy na Ewangelii Łukasza na 5 rozdziale. Let's open to Luke. Dobrze. Sorry. Angielską potrzebuję. Angielską potrzebuję. Okay, got it. Przepraszam, siódmy rozdział. Luke 7. Od 18 wersetu. 18. I donieśli Janowi uczniowie jego o tym wszystkim. Wtedy Jan, przywoławszy dwóch spośród swoich uczniów, posłał ich do Pana i kazał zapytać: czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego oczekiwać mamy? A gdy ci mężowie przybyli do niego, rzekli: Jan Chrzciciel posłał nas do ciebie z zapytaniem, czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego oczekiwać mamy? W tej godzinie uleczył wielu od chorób i cierpień i duchów złych, a wielu ślepych obdarzył wzrokiem. I odpowiadając, rzekł im: idźcie i oznajmijcie Janowi, coście widzieli i słyszeli. Ślepi odzyskują wzrok, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, a głusi słyszą, umarli są wskrzeszani. Ubogim opowiadana jest Ewangelia. Let me read it in English. John's disciples told him about all these things, calling two of them. He sent them to the Lord to ask, are you the one who is to come, or should we expect someone else? When the men came to Jesus, they said, John the Baptist sent us to you to ask, are you the one who is to come, or should we expect someone else? At that very time, Jesus cured many who had diseases, sicknesses, and evil spirits, and gave sight to many who were blind. So he replied to the messengers, go back and report to John what you have seen and heard. The blind receive sight, the lame walk, those who have leprosy are cleansed, the deaf hear, the dead are raised, and the good news is proclaimed to the poor. Jan Chrzciciel, wiemy kim był. We know who John the Baptist was. Był prorokiem. He was a prophet. Był tym, który przepowiadał przyjście Jezusa.
He was the one proclaiming the coming of Christ. Przypominał proroctwa Izajasza. He was reminding of Isaiah's prophecies. Których było wspomniane właśnie o przyjściu Mesjasza. Where the coming of Messiah was proclaimed. Był, można powiedzieć, osobą najbardziej kompetentną, jeśli chodzi o to, by rozpoznać, kiedy właśnie ten Jezus przyjdzie. He was the most competent person to recognize where the aforementioned Messiah would arrive. A jednak z więzienia, którym znalazł się po uwięzieniu właśnie przez Heroda, wysyła swoich wysłanników po to, by zadać Jezusowi to pytanie, czy ty jesteś właśnie tym Mesjaszem, o którym ja mówię, czy nie? And still being imprisoned, he is sending two messengers to find out if Jesus is the Messiah that he's expecting to come. Czy nie wydaje wam się to dziwne? Don't you think that seems strange? Że ten prorok miał kłopot w rozpoznaniu, kim jest Jezus? That this prophet had a problem recognizing who Jesus was. To jest dla mnie dziwne, ale kiedy się bardziej zastanowię, to chyba nie, ponieważ taka jest nasza natura. This is a little strange, but if we think deeper about it, it's not so strange anymore, because it seems that this is our human nature, or our human nature is like just like that. Nasza natura, nasze ciało jest taką zasłoną, która oddziela nas od Bożej prawdy. Our human body is a veil that separates us from God's truth. Zniekształca ją. It distorts the truth. Pamiętacie te słowa z listu do Koryntian? Do you remember the words from the epistle? Z pierwszego listu do Koryntian. First Corinthians. Kiedy apostoł Paweł w 13 rozdziale mówi o tym, że teraz widzimy jak w zwierciadle. Where apostle Paul says now we see like in a mirror. Te zwierciadła z czasów apostoła Pawła to nie były takie lustra, jak mamy dzisiaj. And the mirrors from the times of apostle Paul were not like the mirrors we have today. To były po prostu kawałki wypolerowanego metalu. This was pieces of polished metal. Które niezbyt doskonale odwzorowywały rzeczywistość. And they didn't exactly or precisely reflect their reality. Więc patrząc w zwierciadło, nie widziało się dokładnie tego, co było w rzeczywistości. So looking into the mirror, you did not see the things as they really were. Dlatego Paweł użył właśnie tego porównania. And that's why Paul used this comparison. Nie widzimy wszystkich szczegółów. We don't see all the details. Niektóre elementy są zniekształcone. Some elements are distorted. Jak to mówi jakieś takie powiedzenie, którego teraz nie pamiętam, ale sens jest taki, że jeżeli czegoś nie wiesz, to sobie dopowiesz, prawda? There is a saying, I don't remember it exactly, but the meaning is, if you don't know something, you will create a story to add to it. Jeżeli w jakiejś historii masz już jakieś luki, no to wypełniasz je czymś, co by pasowało właśnie tak, żeby to fajnie wszystko dobrze brzmiało. If there is a story and there are some gaps in that story, so when you're telling it, you somehow fill in the gaps, so the story sounds really nice. Niektóre z tych historii stają się naprawdę bardzo ciekawe po takim upiększeniu. After such colorification, those stories really sound really great. Czasami jest to koloryzowanie, a czasami jest to zamienianie w jakieś czarne barwy, czarno-białe, znaczy
pogarszania tego. Oh, okay. Sometimes there is some colorification, but sometimes there is like an exchange in, of colors. Więc my mamy pewien obraz, pewne oczekiwania, które czasami biorą górę nad faktami. So we have some expectations and sometimes they take over facts. Więc kiedyśmy przeczytali, wrócili się te kilka rozdziałów wcześniej i przywołali tutaj proroctwa Jana Chrzciciela, to zauważylibyśmy, że ten obraz przedstawiony przez niego troszeczkę różni się do tego, jak Jezus sam siebie przedstawiał. So if we read a few chapters before the one that we just read, we would see that the picture of Jesus that John the Baptist is portraying is a little different from the picture, the real picture. Mm-hmm. Jeden z wersetów, jedna z wypowiedzi, która myślę, że tutaj jest dobrym przykładem. There is a good example. To jest 3:17. Ewangelia Łukasza 3:17. W ręku jego jest wiejadło, by oczyścić klepisko swoje i zebrać pszenicę do spichlerza swego, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym. His winnowing fork is in his hand to clear his threshing floor and to gather the wheat into his barn, but he will burn up the chaff with unquenchable fire. Jan przedstawia Jezusa jako sędziego, który dokona jasnego podziału pomiędzy tych, którzy są użyteczni i których zbierze do swojego spichlerza, i tych, którzy tutaj są symbolizowani przez plewy, które będą spalone. So John portrays Jesus as a righteous judge who will gather the ones who are useful into his warehouse, mm-hmm. and he will throw away the ones who are not used. Natomiast w momencie, kiedy pojawia się Jezus, już po tych słowach widzimy, że Jezus uzdrawia, Jezus błogosławi. But when we read on, we see that Jesus came and he starts to heal, he starts to bless. Nie ma w nim osoby, która właśnie tym ogniem tak na lewo i prawo pali wszystko przed sobą. He's not a person who will use fire to burn everything around him. Dlatego in a sense of judgment. Dlatego Jan ma kłopot. Czy ty jesteś tym Mesjaszem, którego oczekujemy? Therefore, this is the reason why John has a trouble recognizing whether Jesus is the Messiah that he's expecting. Ale Jezus właśnie wskazuje na to, co robi. Jezus wskazuje na swoje cuda. Jesus shows or points him to what he's already doing. He's pointing him to the miracles. Ślepi odzyskują wzrok. Chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, a głusi słyszą, umarli są wskrzeszani. Ubogim opowiadana jest Ewangelia. The blind receive sight, the lame walk, those who have leprosy are cleansed. The deaf hear, the dead are raised. Sami wyciągnijcie wnioski. Draw conclusions yourself. Tak, ja jestem tym Mesjaszem. Yes, I am the Messiah. Być może oczekujecie kogoś innego. Maybe you're expecting someone else. Być może jawi wam się osoba, która będzie właśnie dokonywać tego sądu tu i teraz. Maybe you expect a person who will exert judgment right now. I oczywiście przyjdzie na to czas, przyjdzie na to pora. And of course there will be time for that. Ale ja dzisiaj jestem
przyjacielem ludzi. But today I am a friend of people. Ja jestem przyjacielem grzeszników. I am a friend of sinners. I to, co zrobię, zanim przyjdzie sąd, and what I will do before judgment comes, to zbiorę tych wszystkich, którzy należą do mnie. I will gather all those who belong to me. I zwróćcie uwagę na to, co, jak zakończa tą swoją wypowiedź. And please turn your attention to how Jesus finishes his speech here. A błogosławiony jest ten, który się mną nie zgorszy. Blessed is anyone who does not stumble on account of me. Dzisiaj te słowa brzmią dziwnie. Today these words they sound strange. Dlaczego mielibyśmy się zgorszyć Jezusem? Why would we stumble? Dlaczego mielibyśmy odebrać go jako kogoś, kto czyni źle? Why would we receive him as someone who's doing wrong things? Dlaczego mielibyśmy go odrzucić? Why would we reject him? Bo grzech w nas, nasza grzeszna natura przekręca, zniekształca, wykrzywia prawdę Bożą. Because the sin in us, the old sin nature distorts, twists the nature of God. Nasza grzeszna natura, natura ludzka nie rozumie łaski Bożej. Our sin nature, our human nature does not understand the grace of God. Czy spotkaliście się kiedyś z taką reakcją? Have you ever seen such reaction? Nie, tego nie zapomnę. No, I will never forget this. Tego nie wybaczę. I will never forgive this. Nikt mnie do tego nie zmusi. No one will make me do it. Czasami jest bardzo trudno. Sometimes it's very difficult. Ale i my tego nie potrafimy. We cannot do it. Bo mamy zasłonięty obraz. Because our view is veiled. Ale Jezus przyszedł. But Jesus came. On jest tutaj. He's here. On robi to za nas. He's doing it for us. On mówi: przyjdźcie do mnie wszyscy. He says, come to me. Bez wyjątku. No matter who you are. Być może nas to gorszy. Maybe we are offended by that. Bo ten nie zasługuje. Because this particular person does not deserve this. Ten nie jest godzien. This person is not worthy. Nas to gorszy. We are offended nie by that. Nie zgadzamy się z tym. We do not agree with that. Ale jest Jezus. But there is Jesus. On jest nadzieją. He's our hope. On jest ratunkiem. He's rescuing. I bądźmy błogosławieni. And let's be blessed. I nie zawiedźmy się, nie zgorszmy się Jezusem. Let's not be offended by Jesus. Amen. Amen. Wow, praise the Lord. Chwała Panu. So wonderful to be here. Tak wspaniale być tutaj. Poland is amazing. Polska jest wspaniałym krajem. And you are a great group of people. A wy jesteście z taką wspaniałą grupą ludzi. My message tonight has an unusual title. Moje przesłanie dzisiaj ma szczególny tytuł. It's called The Spider, The Sparrow and the Sun. I to jest nazwane ten pająk, wróbel i słońce. O. Sun. 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 Syn. Nie sun, tylko sun. Yes. Yeah. Czyli słońce. So, what's yes, the syn. Spider? Co? Spider. Spider. Pająk. Pai. Pająk. 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 Okay. Okay. In Proverbs chapter 30 and verse 28. Księga Przypowieści, rozdział 33. Proverbs 30. 30. Verse 28. 28 werset. 30-28. The spider takes hold with her hands and is in king's palaces. Oh my. We have a lizard. We have a lizard, not you spider. Have a lizard. Ale inny werset? Inne tłumaczenie. No dobra.
to jest też Biblia. Tylko inne tłumaczenie. Pająk pracuje rękoma, a bywa w pałacach królewskich. It doesn't matter if it's a spider or if it's a lizard. Tak naprawdę to nie ma znaczenia, czy to jest pająk czy jaszczurka. The principle is the same. Ale bo dlatego, że zasada jest taka, jest taka sama. Chodzi o to samo. The picture is this little animal. Wyobraźmy sobie małe zwierzątko. In the king's palace. W pałacu króla. We can imagine that. Wyobraźmy sobie. Little spider in the corner. Mały pajączek gdzieś tam w rogu pokoju. In Psalm 84. I w Psalmie 84. We have another beautiful picture. Mamy kolejne ciekawe porównanie, obraz. 84. And verse 3. W wersecie trzecim. And we could read the whole psalm. But in verse 3. I'm afraid it's different. Oh, again. Czwarty? Czwarty. Said yes, the sparrow has found a house. Czwarty. Okej. Okay. 84, werset 4. Nawet wróbel znalazł domek, a jaskółka gniazdo dla siebie. And the swallow a nest for herself. Jaskółka gniazdo dla siebie. Where she may lay her young. Gdzie... Even your altars, O Lord of hosts, my King and my God. Gdzie składa pisklęta swoje, tym są ołtarze Twoje, Panie zastępów, Królu mój i Boże mój. Blessed are they that dwell in your house, they will still be praising you, Selah. Błogosławieni, którzy w domu Twoim mieszkają, nieustannie Ciebie chwalą, Selah. Let's pray and pomódlmy się. Ask God for His blessing. Poprośmy Boga o błogosławieństwo. Lord, we are just like this spider. Panie, jesteśmy tak jak ten pajączek. We are like this little bird. Jak ten mały ptaszek. Lord, we bring nothing. Nie mamy nic. We have nothing in our hands. Nic w naszych rękach. We deserve nothing. Nie zasługujemy na nic. But Lord, ale Panie, you love us. Ty jesteś jak? A ty nas kochasz. Lord, you care for us. Ty troszczysz się o nas. And we have found a home. I znaleźliśmy dom. We have found a home. Znaleźliśmy nadzieję. In your presence. W Twojej obecności. Lord, this is a miracle. To jest cud. It really is a miracle. To jest naprawdę cud. And Lord, tonight. I dzisiaj wieczorem, Panie. We ask you to open our hearts. Prosimy Cię, otwórz nasze serca. To see your glory. Byśmy zobaczyli Twoją chwałę. In Jesus' name. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. You know what we spoke about on Monday evening. Pamiętacie, o czym mówiłem w poniedziałek wieczorem? The love that is within the Trinity. O miłości, która jest pomiędzy Trójcą. The Son for the Father. Syna do Ojca. And the Father for the Son. I Ojca do Syna. And the Holy Spirit in the midst of that love relationship. I Duch Święty, który jest pośrodku tej relacji pełnej miłości. This relationship that existed from eternity past. I ta relacja istnieje od zawsze. And is
the source of all relationships. Jest od zawsze źródłem wszelkiej relacji. The Lord is revealing to us. I Pan objawia nam what it really means in our lives. Co to znaczy w naszym życiu? As the Holy Spirit reveals this to us. I kiedy Duch Święty objawia nam to. This is not a small thing. To robi to, bo nie jest to mała rzecz. These are the deep things of God. To są naprawdę głębokości Boże. That God is bringing us into. Do których, w które Bóg nas wprowadza. And there is something very amazing. Coś bardzo szczególnego jest tutaj. That we would be called the sons of God. Że zostaliśmy nazwani synami Bożymi. It is a most exalted title of a believer. To jest najwyższy tytuł, jaki może otrzymać osoba wierząca. That we would be sons of God. Że stała się synem Bożym. And I think that we pass over this so quickly. I myślę, że zbyt szybko tak przechodzimy, spoufalamy się z tym. And we don't deeply understand in our hearts. I nie rozumiemy tak naprawdę głęboko w naszych sercach tego. That because Jesus is the Son. Ponieważ jednocześnie Jezus jest synem. He gives us this amazing place of privilege. I to dzięki niemu zostało nam darowane to niesamowite miejsce, przywilej bycia dziećmi Bożymi. And this is one of the greatest privileges of the believer. To jest jeden z największych przywilejów, jakie może doświadczyć wierzący. Is to understand his sonship. Żeby zrozumieć swoje synostwo. To enter into all the privileges of sonship. I wszystko, co zawiera się w tym pojęciu synostwa. And why is this important? Dlaczego to jest ważne? Because so many Christians. Ponieważ tak wielu chrześcijan. They want to stay as babes. Chce pozostać w takim stanie niemowlęcym. They're content to be immature children. Są zadowoleni po prostu tym, że są takimi małymi, niedojrzałymi dzieciakami. When God has so much more for them. Kiedy Bóg tak naprawdę ma o wiele więcej dla nich. So many things that are available. Tak wiele spraw, rzeczy jest dostępnych dla wierzącego. But some decide. Ale niektórzy decydują się. I am content with my soul life. Wystarczy mi to, co mam w mojej duszy. I am occupied with my natural surroundings. Jestem zajęty tym wszystkim, co mnie tak naturalnie otacza. I am fully content with horizontal relationships. Całkowicie mi wystarcza taka horyzontalna relacja. And we never grow in understanding what it means, really means to be a son of God. I wtedy nigdy nie dojrzewamy do tego miejsca, do tego zrozumienia, czym naprawdę jest synostwo Boże. And this is so sad. I to jest tak smutne, jeśli tak jest. It is such a poor place to be in. To jest bardzo kiepskie, takie biedne miejsce, jeżeli pozostaniemy w nim. Paul describes this in Galatians. Apostoł Paweł opisuje to w ten sposób w liście do Galacjan. You know, these verses are so good to write down and then to come back and read them again. I te słowa tu są naprawdę godne tego, żeby zapisać je i powracać do nich. Because as we said the last time, this is not information. Ponieważ jak powiedzieliśmy to ostatnim razem, to nie jest informacja. This is who God is. To jest to, kim Bóg jest. This is the character of the living God. To jest charakter żywego Boga. And it is what God has given us as our right.
I to jest to, co Bóg nam dał jako nasze prawo. But we don't receive it. Ale my nie chcemy tego przyjąć. And this is so sad. I wtedy to jest naprawdę, naprawdę tak smutne. In chapter 3. W rozdziale 3 Galacjan. Chapter 4 and verse 1. Najpierw czwarty werset pierwszy. Paul says something amazing. Paweł tutaj mówi o czymś niesamowitym. And I think Paul is very excited when he's writing this. Myślę, że Paweł jest naprawdę podekscytowany, kiedy pisze ten list. I think that Paul's heart is full. Myślę, że serce Pawła jest takie wypełnione. Actually, it's overflowing. A może nawet po prostu tak przepełnia się. O. And he is desperate that the people that he is writing to would understand these truths. I on jest zdesperowany tym, żeby ludzie, do których on pisze, oni zrozumieli te wszystkie rzeczy. And he says, now I say that the heir, as long as he is a child, differs nothing from a slave. A mówię, dopóki dziedzic jest dziecięciem, niczym się nie różni od niewolnika, chociaż jest panem wszystkiego. Though he be lord of all. Chociaż jest panem wszystkiego. How about that? Jak? Co to jest? That's an amazing statement. Niesamowite stwierdzenie. Now let me just use different language. Pozwólcie mi też na inny sposób mówienia. Christians who want to stay as children. Chrześcijanie, którzy chcą pozostać w stanie niemowlęcia. Their life is lived like slaves. Oni żyją życiem niewolnika tak naprawdę. Slaves to what? Niewolnika. Slaves to my old sin nature. Starej natury. Slaves to my circumstances. Niewolnika okoliczności. Slaves to my past. Mojej przeszłości. Slaves to people around me who have soul power. Niewolnika ludzi, którzy mają w sobie takie duszewne powiązania. Slaves. Niewolnicy. It's like, no, I'm not a slave. Nie, nie jestem niewolnikiem. Nobody will call me a slave. Nikt mnie nie nazwie niewolnikiem. I'm an Englishman. Jestem Anglikiem. A ja Polakiem. But this is the word of God. Ale to jest Słowo Boże. This is the truth. To jest prawda. This is reality. To jest rzeczywistość. Men and women living with the knowledge of the truth. Kobiety i mężczyźni, którzy żyją z tą wiedzą rzeczywistości. But not living in the reality of what God has given them as their right and their privilege. Ale wiedząc o tym wszystkim, ale nie żyjąc na co dzień z tym całym bogactwem praw i przywilejów, które otrzymali. Now, it's like if I had written this verse. Gdybym ja napisał ten werset. I wouldn't use this strong language that Paul uses. Nie, chyba bym nie użył takiego mocnego języka jak Paweł. But Paul says there is a contrast. Ale Paweł mówi, jest różnica. The slave, niewolnik, and the lord of all. I pan wszystkiego. Isn't that an amazing contrast? Czy to nie jest niesamowita wielka różnica? Isn't that incredible? Czy to nie jest coś szczególnego? It's like Paul, you're being a bit extreme here. I jesteś zbyt taki ortodoksyjny, taki zbyt do przodu. But no. Nie. No. Nie. From what we heard on Monday. Z tego, co słyszeliśmy na poniedziałek. Where has God brought us? To dokąd, to oznacza, dokąd nas Bóg zaprowadził? Where has he brought us? Gdzie on nas zaprowadził? Is it like to stage number two? Czy to jest jakiś poziom numer dwa? In our, you know, gradual climb up in our
works with God. W tych takim zmaganiu i powolnym wdrapywaniu się na poziom odpowiedni? No, what do we read in Ephesians 2? Co czytamy w Efezjan 2 rozdziale? Seated together with Christ in heavenly places. Posadzeni z Chrystusem w okręgach niebiańskich. Wow. Amen. Wow. This is amazing. To jest niesamowite. It's not a little thing. To nie jest mała rzecz. Lord of everything. Pan wszystkiego. We have a position in Christ. Mamy pozycję w Chrystusie. That belongs to us. Która do nas należy. Why? Dlaczego? Because we are sons. Ponieważ jesteśmy synami. We are not slaves. Nie niewolnikami. Praise God. Chwała Bogu. We have been set free. Zostaliśmy uwolnieni. We have been set free. Uwolnieni. And we belong to him as a son. I należymy do niego jako synowie. It's amazing. It's amazing. Wspaniałe, niesamowite. It is the most wonderful news. To jest wspaniała wiadomość. That I'm not a slave to my circumstances. Że ja nie jestem już niewolnikiem moich okoliczności. I'm not a slave to my DNA. Ani mojego DNA. I'm not a slave to my past. Ani mojej przeszłości. I am a son of God. Jestem synem Bożym. I córką Bożą. What a privilege. Jaki przywilej. You know, in the Old Testament. W Starym Testamencie. If you spoke about the Son of God. Kiedy mówiło się o Synu Bożym. It was a synonym for angels. To był synonim aniołów. That, you know, God had his messengers and his servants. Oni byli jego sługami, jego posłańcami. Sons of God. Byli synami Bożymi. But let me tell you, ale powiem wam coś. Those were created. Ale oni byli tylko stworzeniem. But we have been born of God. Ale my zostaliśmy zrodzeni z Boga. Wow. Wow. That is far above. To jest o wiele wyżej. Far above. O wiele wyżej. This is God's plan. I to jest Boży plan. This is amazing. Wspaniały. That the Trinity says. Że Trójca mówi. There is love in the Trinity. Tam gdzie jest miłość. But we are bringing many sons to glory. Która przyprowadza wielu synów do swojej chwały. Hallelujah. Hallelujah. In Hebrews chapter 2. W Hebrajczyku w 2 rozdziale. How amazing that is. Jak niesamowite to jest. But let's continue here in Galatians 4. Pójdźmy dalej w liście do Galacjan. Because these words are so amazing. Ponieważ te słowa mają tak niesamowite znaczenie. In verse 2. W wersecie 2. But is under tutors and governors until the time appointed of the Father. Ale jest pod nadzorem opiekunów i rządców aż do czasu wyznaczonego przez Ojca. Who is the tutor? Kto to jest ten opiekun? It's another slave. To jest inny niewolnik. It's another slave. Inny niewolnik. That's how the households were organized. Tak właśnie działo się w domostwach, że byli niewolnicy. The young son. Młody syn. He did not have responsibility. On nie miał odpowiedzialności. He did not have authority. Nie miał też autorytetu. And he was under the authority of another slave. I do pewnego czasu był pod autorytetem innego niewolnika, opiekuna. Verse 3. Werset 3. Even so we, when we were children, were in bondage under the elements of the world. Podobnie i my, gdy byliśmy dziećmi, byliśmy poddani w niewolę żywiołów tego świata. What are the elements of the world? Co to za elementy żywiołów świata? Murmuring. What? Murmuring. Aha. Narzekanie. Complaining. Narzekanie.
Not being led by the Spirit. Bycie nie pod prowadzeniem Ducha Świętego. Blaming people. Takie odczernianie innych. Self-orientated. Skierowanie uwagi na siebie, na swoje życie. Slaves to circumstances. Niewolnicy okoliczności. Going around in circles. I żyjący w takich cyklach. It's like you were going up the mountain. Tak jakbyśmy poszli na górę. But instead of going up. Ale zamiast dojść na samą górę, na wierzch. You thought, well, no, I'm going to go round and round and round and round the same mountain. Nie, po prostu pójdę naokoło tej góry raz, drugi, trzeci, czwarty, a tak w kółko. Same problems. Te sam problem. Same struggles. Te same problemy, te same wyzwania. Same habits. Te same przyzwyczajenia. Coming back again and again. I powracający do tego samego miejsca, te same sposób życia. But in verse 6. Ale w wersecie szóstym. But when the fullness of time was come, God sent forth his son, made of a woman, made under the law, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi, aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. And because you are sons, God has sent forth the Spirit of his Son into your hearts, crying, Abba, Father. A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc waszych, wołającego Abba, Ojcze. So do you see the work of the Holy Spirit? Widzicie, czym jest działanie Ducha Świętego? It's bringing us into this relationship with the Father and the Son. On działa po to, żeby wprowadzić nas do tej relacji pomiędzy Synem i Ojcem. This is amazing. Niesamowite. That we are in the same place. Jesteśmy w tym samym miejscu. Of unconditional love. Bezwarunkowej miłości. Of care. Troski. Of grace. Łaski. Of mercy. Miłosierdzia. Everything that God is ours in Jesus Christ. Wszystko czym Bóg jest nasze w Chrystusie. This is who we are. To jest to, kim jesteśmy naprawdę. This is our identity. To jest nasza tożsamość. My identity is not an alcoholic. Moja tożsamość to nie jest bycie alkoholikiem. My identity is not an adulterer. To nie jest bycie cudzołożnikiem. My identity is a son of God. Moja tożsamość to jest bycie Synem Bożym. Hallelujah. What Alleluja. Mercy, what grace. Co za miłosierdzie i łaska. What a gospel. Co za Ewangelia. And what does he ask in return? Czy coś jest oczekiwane w zamian? Just trust him. Nie, po prostu zaufaj. Just believe. Po prostu uwierz. Just come to him. Po prostu przyjdź do niego. And it's ours. I wszystko jest nasze. Praise God. Chwała Bogu. Now, look what happens next. I zobaczmy, co jest dalej. This is amazing. To jest niesamowite. In verse 7. W wersecie siódmym. You know, I'm not a young man anymore. Już nie jestem takim młodzieniaszkiem za bardzo. But I tell you something. Ale powiem wam coś. My heart is overflowing. Moje serce po prostu eksploduje. And I'm excited about the word of God. Jestem jak podekscytowany Słowem Bożym. Just as much as I was 40 years ago, if not more. Tak samo jak 40 lat temu, a może nawet więcej. Because this is a living word of God. Ponieważ to jest żywe słowo Boże. And it says here. I tu jest napisane. In verse 7. W wersecie 7. Wherefore you are no more a slave. Tak więc już nie jesteś niewolnikiem. But a son. Lecz synem. And if a son, a jeśli synem, then an heir of God through Christ. To i dziedzicem. Przez Boga. Who are you? Kim jesteś? Tell me. Powiedz mi. I am an heir of God.
Jestem dziedzicem Boga. That means, to znaczy, when Jesus died, że kiedy Jezus umarł on the cross, na krzyżu, everything of God has been released for us in grace. Wszystko, cokolwiek Bóg miał, zostało nam udostępnione poprzez łaskę. How about that? Alleluja. Is that amazing or what? Czy to nie jest niesamowite? But there's something that happens. Ale coś się dzieje. In verse 9. W wersecie 9. And this is what troubles me. I to jest to, co mnie kłopocze. This is what is, you know, why we are here and why we preach and why we invest in people. I to jest właśnie to, dlaczego tu jesteśmy i głosimy i inwestujemy. It says, but now, after you have known God, or rather, unknown of God, how do you turn back to the weak and beggarly elements again? Teraz jednak, kiedy poznaliście Boga, a raczej kiedy zostaliście przez Boga poznani, czemuż znowu zawracacie się ku słabym i nędznym żywiołom, którym ponownie jak dawniej chcecie służyć? I want to be a slave again. Co to, jesteśmy znowu niewolnikami? Mamy być? Something wrong? Coś jest nie tak. Isn't the place that Christ has given us great enough? Czy to miejsce, które nam dał Chrystus, jest jakby niewystarczające dla nas? But here is the lie. To jest kłamstwo. Here is the enemy. To jest wróg. Here is the message that comes into the ear. To jest przesłanie, które tak łechce ucho. Oh, there's something better outside. Oh, tam coś jest lepszego gdzieś tam z boku. God is holding something back from you. Wiesz co, Bóg coś zachował przed tobą. Schował. Po polsku też tak jest. Really? Naprawdę? Naprawdę? Really? Naprawdę? This is what happens. To jest to, co się dzieje. And we are so easily deceived. Jesteśmy tak łatwo zwiedzeni, oszukani. To go back into some works system. Że wracamy do jakiegoś systemu uczynków. To some legalistic observation of outward forms. O legalistyczne obserwowanie jakichś zewnętrznych przejawów. Some message that is not a grace message? Jakiegoś przesłania, które w ogóle nie jest przesłaniem łaski? Oh, there are hundreds of them out there. O, jest setki takich rzeczy tam. But this is pretty clear. Ale tutaj widzimy, jak bardzo to jest jasne. It's pretty simple. To jest proste. You are a son. Jesteś synem. You are an adult son. Jesteś dorosłym. You are not a baby. Nie jesteś niemowlakiem. It's like take what God has given you. Weź to, co Bóg ci dał. Stop living in the baby stuff. Zostaw to bycie niemowlakiem ciągle. And live in the promises of God. I żyj w Bożych obietnicach. It's amazing. Niesamowite. What God is planning for us. Co Bóg zaplanował dla nas. You know what? Wiesz co? Who am I? Kim jestem? I'm a sparrow. Wróbelkiem. This little bird that's worth nothing. Ptaszkiem, który nic nie znaczy. But I found a home. Ale znalazłem dom. Hallelujah. Hallelujah. I have found a home. Znalazłem dom. And it's in the presence of God. I to jest w Bożej obecności. And you think it's like here is the holy of holies. I może myślimy sobie o to święty świętych. It's like no, not even the high priest could go in there but once a year. Nie. Nawet najwyższy kapłan nie może tam się znaleźć, chyba tylko raz do roku. It was such a holy place.
To było tak niesamowicie święte miejsce. If the high priest went in there in the wrong way, he would die. Że arcykapłan, gdyby tam się pojawił w niewłaściwy sposób, to by natychmiast zginął. But the little bird comes. Ale mały ptaszek and makes a home. Znalazł dom in the presence w Bożej obecności. And that's who we are. To jest niesamowite. Loved by God. Kochany przez Boga. Maybe worthless in the eyes of the world. I może w oczach świata bezwartościowy. But we know who we are. Ale my wiemy, kim jesteśmy. And we are there because of Jesus. I jesteśmy tam z powodu Jezusa. Hallelujah. Hallelujah. How amazing. Hallelujah. We have found a home. Znaleźliśmy swój dom. Nasz dom. Let me tell you something. Powiem wam. As we close. Kiedy kończymy. And this is powerful. I to jest potężne. The devil. Diabeł. Number one. Nawet raz. He has no father. Nigdy nie doświadczył posiadania ojca. Number two. Po drugie. He has no home. On nie ma swojego domu. He's rushing about here and there. On ciągle ucieka, się przemieszcza. Looking whom he may deceive. Patrząc, kogo by może zwieść. He has no home. Bo nie ma swojego domu. Number three. Po trzecie. He has no place of rest. Nie ma miejsca odpocznienia. And then number four. I po czwarte. He has no truth. I on nie ma w sobie prawdy. But what has God given us? A to Bóg dał nam. To wszystko Bóg. A to co Bóg dał nam, no? Our Father. Nasz Ojciec. Our Father. Nasz Ojciec. Hallelujah. Hallelujah. We have a Father. Mamy Ojca. We have a Father. Mamy Ojca. We have a precious Father. Mamy cudownego Ojca. Our Father. Naszego Ojca. My Father. Mój Ojciec. My Father. Mój Ojciec. Halleluja. I have a home. Mam dom. I have a home. Mam dom. It's here in the body of Christ. Tutaj, pośród ciała Chrystusa. Don't even dream of leaving your home. Nie myśl o tym, żeby opuścić swój dom. Because you are just listening to the devil's voice. Ponieważ usłyszałeś diabelski głos. We have a home. My mamy dom. Because God has placed us in the body. Ponieważ Bóg nas umieścił w ciele Chrystusa. And amidst all the noise around us. I pośrodku tych wszystkich głosów wokół nas. There is a place of peace. Jest miejsce pokoju. At the cross. Pod krzyżem. Hallelujah. Hallelujah. It's a miracle. To jest cud. And God has given us. I Bóg dał nam his truth. Swoją prawdę. Not a part. Nie część. Not 10%. Nie 10%. Not a little bit. Nie tylko trochę. But the whole. Ale całą prawdę. The truth. Tą prawdziwą prawdę. Jesus Christ. Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Let's pray. Pomódlmy się. I believe God is here tonight to heal. Wierzę, że Bóg jest tutaj, żeby uzdrawiać. Lord, in your presence. W Twojej obecności. In your presence, Lord. W Twojej obecności. We are your sons. My jesteśmy Twoimi synami. Lord, we are complete. Jesteśmy całkowici. In Christ.
pełni w Chrystusie. We are seated. Jesteśmy posadzeni with Christ z Chrystusem in heavenly places. W niebiańskich miejscach. Lord, you have given us all. Dałeś nam wszystko. What a gospel. To jest Ewangelia. Lord, what a gospel. Co za Ewangelia. What a gospel. Co za niesamowita Ewangelia. If the Lord has touched your heart tonight. Jeżeli teraz Bóg dotyka twoje serce. Don't wait till later. To nie czekaj na coś innego. Just say to him, Lord, I love you. Powiedz do Boga, kocham cię. I trust you. Ufam ci. I believe in you, Lord. Wierzę w ciebie. And you have this sonship forever. I masz to synostwo, staje się twoim na zawsze. Now, I'm going to say something unusual tonight. Powiem teraz coś niezwykłego. If you have a problem with anger, jeżeli masz problem z gniewem, with selfishness, z takim egoizmem, with worry, z zamartwianiem się, give it to the Lord. Oddaj to Panu. Give it to the Lord. Daj to Panu teraz. And say to him, i powiedz, Lord, Panie, I'm a son. Jestem synem. I'm a son. Jestem twoim synem. I'm not a baby. Nie jestem niemowlakiem. I'm a son. Jestem synem. Hallelujah. 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 And while we're here, kiedy jesteśmy tutaj, he wants to touch you in your physical problems. Bóg chce dotknąć także nasze fizyczne problemy. Cancer. Rak. Heart disease. Problemy z sercem. Parkinson's. Chorobę Parkinsona. It is nothing in his presence. To jest nic wobec jego obecności. We praise you, Father. Uwielbiamy cię, wywyższamy. You are amazing. Wielbimy cię, jesteś wspaniały. Oh Lord, our heart is turned to worship. Nasze serca otwierają się na uwielbianie dla ciebie. Because you are great. Ponieważ ty jesteś niesamowity. Lord, you are glorious. Jesteś pełen chwały. Lord, your plan is majestic. Jesteś potężny w swoim majestacie. We worship you, Lord. Uwielbiamy cię. We worship you. Uwielbiamy. We who were afar off. My, którzy byliśmy tak daleko. A million miles away. Milion kilometrów od ciebie. Lord, you have brought us into the center of your throne room. Ty nas przyprowadziłeś tam, gdzie jest centrum twojego tronu. Lord, this is a miracle. To jest cud. We bow down and we worship you, Lord. My padamy przed tobą i uwielbiamy cię. You are worthy of all our praise. Jesteś godzien wszelkiego uwielbienia. Thank you, Lord. Dzięki ci. We praise you. Wychwalamy cię. Lord, bless every life here. Błogosław, Panie, życie każdej osoby tutaj. Lord, may each person here. Niech każda osoba tutaj. Whether we are teenagers, czy to nastolatkowie, students, studenci, whether we are here from Ukraine, czy z Ukrainy, whether we are business people, biznesmeni, whether we are missionaries, misjonarze, whoever we are, kimkolwiek jesteśmy, we are sons, jesteśmy synami, forever, na zawsze. Lord, we worship you. Uwielbiamy cię. No more slaves. Już nigdy więcej niewolnicy. But we are sons. Ale synowie. In Jesus' name. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Amen.